Koalicji Obywatelskiej na miejscu pierwszym tej listy. I chcę po prostu jeszcze raz podkreślić swoją radość z tego, że mogę kandydować, z takiego miejsca, a przede wszystkim, że mogę kandydować z mojej rodzinnej ziemi świętokrzyskiej. To dla mnie jest bardzo ważne i także traktuję to jako wielkie wyzwanie i zobowiązanie. Zobowiązanie wobec mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. No a wyzwanie z tego powodu, że no, po drugiej stronie mamy przecież poważnych przeciwników politycznych, w tym także mojego przeciwnika na liście PiS numer 1, czyli pana ministra Zbigniewa Ziobro. Mam nadzieję, że nasza konkurencja polityczna i ta walka, która nas czeka, walka wyborcza, odbędzie się równocześnie z szacunkiem dla przeciwników politycznych, we właściwych ramach, bez brudnych chwytów, bez jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszać dobre obyczaje polityczne. Im bardziej normalnie i szlachetnie i zgodnie z prawem będziemy ze sobą konkurować, tym tylko możemy zaskarbić sobie większy szacunek naszych obywateli, niezależnie od tego, kto wygra, a kto nie. Mam nadzieję właśnie na taką konkurencję. Taką konkurencję, która równocześnie nie przekreśla tej elementarnej wspólnoty. Wspólnoty Polaków, wspólnoty ludzi związanych z ziemią świętokrzyską. No co tu dużo mówić, mój pradziadek Henryk Sienkiewicz o takiej wspólnocie Polaków marzył, taką wspólnotę opisywał. Trochę czuję się zobowiązany, niezależnie od konkurencji politycznej, bardzo ostrego sporu politycznego, w którym wszyscy bierzemy udział, do tego, żeby nie zapominać o tej najniższym mianowniku, jakim jest wspólnota Polaków, wspólnota ludzi związanych z ziemią świętokrzyską. To tyle, jeśli chodzi o mój osobisty głos w tej sprawie. Ale chciałem jeszcze Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, która dla mnie jest ostatnio niestety niezwykle bulwersująca i której właśnie ze względu na te wszystkie uwarunkowania nie chciałbym zostawić. Uważam, że ona wymaga rozmowy i wymaga nagłośnienia. Jak Państwo zapewne wiedzą, 3 sierpnia tego roku dzieci bohaterów ziemi świętokrzyskiej, partyzantów walczących z nazistami hitlerowskimi, z Niemcami, wystosowały do pana prezydenta Dudy list, protestując przeciwko objęciu przez pana prezydenta narodowym patronatem, czyli najwyższą rangą patronatu obchodów Brygady Świętokrzyskiej. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment tego, że ze zdziwieniem, przykrością dowiadujemy się o objęciu przez pana swoim patronatem obchodu 75-lecia rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Panie prezydencie, jesteśmy dziećmi oficerów Armii Krajowej ze zgrupowań Świętokrzyskiej Armii Krajowej, Ponury Nurt, którzy do partyzantki trafili z różnych stron. Nasi ojcowie walczyli z hitlerowcami, bo tak pojmowali swój obowiązek wobec ojczyzny. Niewyobrażalna była dla nich jakakolwiek współpraca z okupantami. Nie rozumiemy, jak można patronować rocznicy powołania kolaboranckiej formacji zbrojnej, co oznacza aprobatę dla jej celów i metod walki, i jednocześnie objąć patronatem tak ważne dla odrodzenia Polski wydarzenie, jak Bitwa Warszawska. Obu patronatom nadał pan równą rangę patronatu narodowego. Jesteśmy oburzeni tym faktem. Bitwa Warszawska jest symbolem ocalenia młodego państwa, powołanie zaś Brygady Świętokrzyskiej to symbol podziału Polski. Szczególnie jest nam przykre, że patronat narodowy prezydenta ten podział utrwala i legitymizuje. Żeby było wszystko jasne, chciałbym Państwu przedstawić korespondencję rządu londyńskiego na uchodźstwie z 1944 roku, z lipca. Proszę, i to jest pismo premiera do naczelnego wodza. Proszę o przekazanie poniższego tekstu depeszy do delegata rządu RP na kraju. Rząd Rzeczpospolitej potępia występną działalność pewnych kół byłego ONR
i podległego im wpływom skrajnego odłamu tzw. Narodowych Sił Zbrojnych, zmierzającą do rozbicia armii krajowej i nie cofającą się przed mordami bratobójczymi. Robota ta, surowo potępiana rozkazem wodza naczelnego, nie tylko nie ustała, ale przyszły wiadomości o nowych zbrodniach. Rząd Rzeczpospolitej zapowiada, że wszyscy winni bezpośrednio lub pośrednio tej działalności będą ścigani z całą surowością prawa. Proszę Państwa, to jest dokument rządu polskiego. Rządu polskiego, któremu podlegała partyzantka Armii Krajowej na terenie Ziemi Świętokrzyskiej. Ta karta historii jest dumą nas wszystkich pochodzących z tej ziemi. Ziemia Świętokrzyska była tym najsilniejszym źródłem oporu partyzanckiego w Polsce. I jest jakimś okrutnym paradoksem, że Brygada Świętokrzyska, która była pod patronatem Obersturmbannführera Paula Fuchsa, gestapowca z Radomia, i Brygada Świętokrzyska, która leczyła swoich rannych w niemieckich szpitalach, która mordowała Polaków, których uważała za konkurencję, która się wycofywała dzięki Niemcom, i że ta Brygada Świętokrzyska jest w tej chwili zrównana z bohaterami Armii Krajowej walczącym o wolność tej ziemi. Mam dlatego szczególny tytuł jeszcze, żeby o tym przypomnieć. Mój dziadek był dwa razy aresztowany przez gestapo. Moja ciotka była żołnierzem Armii Krajowej. Druga ciotka była łącznikiem w jednym z ugrupowań partyzanckich. Po prostu jestem z tradycji rodzinnej ludzi. Jest tysiące takich rodzin w ziemi świętokrzyskiej, czyli tych, którzy przeciwstawili się zbrojnie hitlerowcami, ale z nimi nie kolaborowali. I chcę powiedzieć, że to jest oburzająca decyzja i jeszcze raz apeluję do prezydenta Dudy na dosłownie parę dni przed tym wydarzeniem, które się ma odbyć w Warszawie 11 sierpnia, tego uczczenia Brygady Świętokrzyskiej skalanej kolaboracją z hitlerowcami. Jeszcze jest czas, żeby tę decyzję wstrzymać. Nie będę ukrywał, że razem z innymi ludźmi, także starszego pokolenia, także z ludźmi z ziemi świętokrzyskiej, będziemy w tym czasie na placu, gdzie będą te obchody wokół grobu nieznanego żołnierza, i będziemy protestować przeciwko temu, żeby zrównywać kolaborantów z bohaterami. Nie ma na to zgody i uważam, że nie powinno mieć na to zgody, szczególnie tu, w ziemi świętokrzyskiej, która została podlana krwią bohaterów walczących z hitlerowcami, a nie współpracujących z nimi. Tę sytuację uważam za niezwykłą ze względów i osobistych, i rodzinnych, ale także po prostu elementarnej uczciwości i prawdy historycznej. Nie możemy zamazywać granicy między kolaboracją a bohaterstwem. To tyle, jeśli chodzi o oświadczenie. Reszta jest na moim założonym świeżo fanpage'u Nie dla kolaboracji. A wszyscy spotykamy się i z Warszawy, ale także i z ziemi świętokrzyskiej 11 o godzinie 12 pod grobem nieznanego żołnierza. To tyle, jeśli chodzi o to moje osobiste oświadczenie. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak. To może po kolei, ok? Od lewej strony zaczniemy. Panie Ministrze, ja chciałabym Pana zapytać o taką sprawę, ponieważ dziś w sądzie w Gliwicach ma zapaść orzeczenie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie mieli brać udział w urodzinach Hitlera dwa lata temu. Co Pan sądzi o całej sprawie? No tak, sprawa była niezwykle bulwersująca, bo nagle się okazało, że z największych tajemnic właściwie tej historii. To znaczy nie rozumiem, w jaki sposób prezydent Polski, stojący na straży prawa, konstytucji, ale także i tradycji ciągłości państwowej, może promować ugrupowanie, które się wyłamało spod legalnych władz Polski, czyli rządu londyńskiego, które współpracowało z hitlerowcami, i nie rozumiem, dlaczego to zostało zrównane z bohaterami walczącymi z hitleryzmem. I jeszcze do tego wszystkiego przy okazji patronatu, który został także rozciągnięty na bohaterów wojny 1920 roku. Znaczy, jeśli rozumiemy tę granicę między kolaboracją a bohaterstwem,
To jaki wzorzec polskości, patriotyzmu, partyzantów da chce forsować? I żadne okoliczności historyczne, żadne poglądy, ideologie nie mogą usprawiedliwiać zdrady własnego państwa. I nie mogą usprawiedliwiać zabijania własnych rodaków. A to się działo tu. I powiem jeszcze więcej. Ziemia świętokrzyska jest właśnie sławna z tego, że stawiła opór hitlerowcom i zapłaciła za to wielką cenę. Otóż jeśli się okaże, że za jakiś czas będzie się mówiło o ziemi świętokrzyskiej, że tak naprawdę tutaj byli kolaboranci, to to jest właśnie efekt takiej decyzji. Ja się na to nie zgadzam. Ja uważam, że wszyscy ludzie dobrej woli świętokrzyskiej powinni przeciwko temu zaprotestować. To jest tak naprawdę odbieranie tej istoty bohaterstwa, którą dziedziczyliśmy po naszych poprzednich pokoleniach. Ja powiem szczerze, że to jest historia, która mnie też emocjonalnie bardzo dotyka. I nie ukrywam, że z trudem mówię o tym spokojnie. Z drugiej jednak strony wielu historyków nie tak jednoznacznie ocenia działania Brygady Świętokrzyskiej, między innymi historycy i Instytutu Pamięci Narodowej naszej delegatury kielerskiej, często w audycjach, także Radia Kielce, odkłamywali im, że wcale tak nie było jednoznacznie przedstawione ta Brygada Świętokrzyska. Więc proszę pana, może to jest jeszcze pierwsze, kwestia zgłębienia tej historii. Czy to jest pytanie, czy opinia, bo jak brzmi pytanie? No właśnie, czy musimy aż tak negatywnie oceniać te decyzje o patronacie prezydenta Andrzeja Dudy nad tą uroczystością? Ja tylko proszę pana prezydenta o to, żeby stanął po stronie bohaterów, a nie kolaborantów. A jeśli chodzi o fakty, to są takie. To jest, proszę pana, meldunek komendanta Okręgu Kieleckiego Radomskiego AK, który jest wysłany do Londynu, odczytany 17.11.1944 roku. Działalność NSZ, dowódcy kontaktują się i współpracują z Gestapo. Wzięli jako zakładników 10 obywateli, członków AK. Z rejonu Radomskiego jednego z nich rozstrzelali, resztę po mojej interwencji zwolnili. Kolejny meldunek. Działalność NSZ bez zmian. Wyraźna współpraca z Niemcami i plaga społeczeństwa na skutek stosowania rekwizycji. W czasie przemarszu NSZ przez miasto Oleszno Niemcy ściągnęli posterunki. Rannych NSZ-owców Niemcy odstawiają do szpitali niemieckich. Notowane są kontakty z Gestapo. Znaczy, gdzie tu są jakiekolwiek wątpliwości? Znaczy, o czym mamy dyskutować? O jakich faktach? Możemy i to, że IPN stał się rozsadnikiem, co tu dużo mówić, gloryfikacji ludzi, którzy współpracowali z Gestapo, jest dla mnie wyraźnym dowodem na to, że ta instytucja przestała pełnić swoją państwową rolę. Że przeszła taką przemianę ideologiczną, której będę się opowiadał za przyszłości, za rozwiązaniem tej instytucji, jeśli tylko będę miał taką możliwość. To jeszcze pytanie nie związane z tym zagadnieniem, ale z kampanią wyborczą, na którą sam wiemy, prezydent ogłosił już lata wyborów. Jak pan będzie ją chciał prowadzić tutaj w regionie świętokrzyskim jako jedynka Koalicji Obywatelskiej? Czy to spotkanie z mieszkańcami, jakie formułowy na te debaty? Jasności. Dziękuję za to pytanie. Jesteśmy jeszcze nieformalnie w kampanii, bo jak wiadomo, ona nie została jeszcze ogłoszona w sposób zgodny z prawem. Czekamy na ten moment. On pozwala wtedy zarejestrować komitet wyborczy i uruchomić wszystkie procedury. Czekają nas jeszcze oczywiście rozmowy na ten temat, jak najbardziej efektywnie tę kampanię poprowadzić. Mamy już swoje pomysły, pracujemy nad tym. Ale chcę powiedzieć jedno, ja nie znam innej kampanii wyborczej, innej formy w ogóle działalności politycznej. Proszę wybaczyć, to nie są konferencje prasowe przed ściankami. To jest codzienna rozmowa z ludźmi na bazarkach, na przystankach autobusowych, na rynkach, w sklepach. Rozmowa z Polakami. Nawet jeśli to są ciężkie czasami rozmowy, to one są po prostu bezcenne. I właściwie to jest moje kredo i tak będę to prowadził. Szanowni Państwo, jeśli już nie ma więcej pytań, to chciałbym jeszcze wrócić. Przepraszam, Panie Ministrze, bo chciałem jeszcze wrócić do tego pytania, o co Pan Minister powiedział o likwidacji IPN-u. Czy rozumiem, że to jest opinia całej Platformy Obywatelskiej, czy Pana indywidualne zdanie? To też, jak powiedziałem, to że jeśli stanę... To co Pan przyjechał do Szczytyna kiedyś powiedział, likwidacja IPN-u i CBA.
Po pierwsze, to zostało już zapowiedziane przez przewodniczącego Schetynę. Po drugie, powiedziałem wyraźnie, że jeśli ta kwestia stanie w Sejmie kiedyś, a ja się tam.